Hej, witam Was w kolejnym odcinku z serii Kobieta na krańcu Skyrim. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w Rzecznej Puszczy i udamy się, zaraz zobaczycie gdzie. Jeszcze nie widać. Jeszcze nie widać. Nie wiem, z jak daleka to widać, ale już pewnie niedługo. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To tam. Jakby się tam dostać. Dobra, idziemy ten. Ten latający statek z Piotrusie Pana to jest nasz cel. Zostawcie mnie, wilki. Kaktusy? Nie, to jest trzcina jakaś. Wow, wow. Ale jazda. Woda mi się nie wczytała. Dobra, płyniemy w powietrzu. Ale jazda. Dobra, jak się tam teraz wchodzi? Tu gdzieś podobno. Podobno. Był jakiś teleport, czy coś, ten Teges. Musimy to znaleźć, bo ja nie, nawet się dokładnie nie orientuję, jak się tam wchodzi. To sobie odkryjemy. Co? Może tam. Aha, to jest chyba tu. Ślizgacz. Zostaw mnie, panie ślizgaczu. A, mam te, ja mam pociski. Jeszcze raz. No. No, strzelaj, że... O co tu chodzi? Dobra. Płoń. Nie mogę w niego trafić. No, to jest chyba tutaj. Tak myślę. Tak. I ten latający statek, jaki tu widzicie, to jest nasz nowy dom. Ja jeszcze tutaj nigdy nie byłam. Domem mojej drugiej postaci jest Dovahkiin Sanctuary. Więc inny tego typu moc. I nie chciałam drugi raz mieszkać w tym samym. Więc teraz przyjrzymy się temu domkowi. Jest tu ślicznie. Znaczy tak widziałam na filmikach. Ale faktycznie jest tu pięknie. Co my tu mamy? Tu mamy fontanienkę, jakieś biuro, jakaś skrzynka. Co mamy na dole? Muszę się połapać w tym stateczku. Jeszcze. Tu... Wow, to jest ładnie. Tu mam miejsce na zbroje i na uzbrojenie bardzo ładne. Dobra, coś mu od razu damy. Nie, tu. A w sumie to nie mam nic, żeby mu dać. No trudno.
coś mamy do zostawienia, więc gdzie jest jakaś... O, wiem. Wiem, gdzie schowamy kości smoków. Tutaj nie. Tutaj jest miejsce na... O, od razu zostawimy składniki. Wszystkie, a co się będziemy. Potem poza wizją z nimi pokombinuję, bo to nie jest zbyt ciekawe, a teraz się odciążymy. Tak. Co jest tu? Tu jest do żarełka pewnie. Gdzieś cały czas słyszę korzeń niklu. Tu jest zaklinanie. Tu jest to, gdzie byliśmy. Tu jest regał na książki. Zostawimy książki. Które już tam nie są za bardzo potrzebne. Nie wczytują mi się. Już to umiem, to też umiem. Tego nie umiem. To też. One się pięknie tutaj na półeczce poustawiają. A my musimy znaleźć miejsce, żeby zostawić te. Gdzie jest łóżko tak w ogóle? Jeszcze łóżka nie znalazłam. A, tutaj. Okej. To jest świetne. Mamy łazienkę z prysznicem. Ale fajne. Tu mamy łóżeczko. Coś mamy ciekawego w ogóle? Nie. To są drzwi do balkoniku, pewnie jakiegoś to od razu zobaczymy. Fendal się zaklinował. O, to jest fajnie. Tu też nic nie ma. Dobra, tutaj zostawimy. Łuski smocze. Nie tu, tu. Nie, kłymamuta nie. Kłymamuta tak, że gdzieś indziej pozostawiamy. Ale ładnie. Ślicznie tu jest. Miło mi się to będzie mieszkało na pewno. Dobra. Ponieważ statek już wam pokazałam, chyba wszystkie miejsca. Choć pewnie coś się znajdzie, czego nie pokazałam. Ale dobra. Następnym celem naszej podróży jest Akademia w Zimowej Twierdzy. Jest to miejsce konieczne w sumie dla każdej postaci, która chce być magiem w tej grze. Więc mi się tam udamy. Myślę, że nie ma co z tym zwlekać. Tylko to znowu jest dość daleka podróż. Ale skrócimy sobie ją, jak tylko będziemy mogli. Kurczę, nie spojrzałam na zegar. Znowu.
Jeszcze mi to nie weszło w nawyk. Dobra, zaczekajcie chwilkę, ja zobaczę, ile się nagrywa. Okej, lecimy dalej. Mamy jeszcze niecałe 20 minut. Tak, teraz jakby to zorganizować, tą podróż. Zaraz zobaczymy. Jakby to... Czekajcie, mój piesek chce wejść do pokoju, tylko go wpuszczę. Okej, mam towarzysza do nagrania. I tak. To jest... Zaraz, czy ja mam zaznaczoną tą misję? Oczywiście, że nie. To jest zimowa twierdza, jest tu. Więc... Zatrzymał kapliczkę Azury? Pewnie tak. Tylko, że misja tam jest dość trudna, z tego co pamiętam. I... Nie wiem... Czy zdołam na tym poziomie ją zrobić. Ale zacząć na pewno zaczniemy. No, przeniesiemy się tu. I postaramy się tam jakoś... O kurczę, noc, dobra. No co, nie będziemy jeździć. Ze względu na nagranie oczywiście, normalnie to bym jeździła, ale tak to prawie nic nie widać. Ła, dziura. Dobrze, że nie wpadłam do tej dziury. Trzeba zapisać grę. Prowizorycznie. Profilaktycznie, nie prowizorycznie, co ja gadam. Co ja głodam? Co to jest? To są jakieś pomalowane kości mamuta. Mamut leży na środku. Tutaj mamy bandytów? Czemu ich nie widziałam? Kto tu jest? Oni mnie zaatakują, czy nie? Pierwszy moment na zgubienie drogi. Czemu mi to... Czekajcie. Coś nie poszło po naszej... myśli. Okej. Okej. Kłusownicy zabili mamuta. Jemy mamut. Już pewnie dużo ich tutaj zabili. Trochę przygód pewnie będziemy mieli. W drodze. Czy coś z tego mamuta została? Trąba jeszcze została. Leć. Wow. Tu jakiś wiatrak. Też go sobie odkryjemy jako wazę wypadową. I pojedziemy sobie drogą. Skoro mamy taką możliwość, to czemu nie? Cały czas nie wszedł na konia. Choć przeinstalowałam tego modelu i tak nic nie pomogło. I Fandalf niedługo. No, jak zrobimy misję z gwiazdą Azury, to Fandalf mi... Kto? Pająk. To Fandalf zmienimy.
Przeduży finisher, ale dobra. No przeszukaj tego pająka. Napiszemy sobie. Wanda sobie zmienimy na tą kapłankę, która tam siedzi, bo ona jest strasznie dobra. To będzie chyba jedyna rzecz, jaką tą postać łączy z moją poprzednią postacią. Poprzednią, moją prywatną. Tu znowu jakieś katakumby są, to sobie to... Ktoś tam coś śpiewa, czy gada? Dobra, nieważne. Tu jest przełęcz. Czy my dobrze jedziemy, tak? A, nie, nie schodź, nie o to mi chodziło. Mogliśmy pojechać tamtędy. Dobra, postaramy się tym przesmykiem, który tam jest, pojechać. Nie wiem, czy to wyjdzie. Ale... Spróbujemy. No, tu jest jakiś przesmyk, to spoko. O, cesarscy. O, rany, przestań tak stękać. Skoro to są ludzie... Dość czekania. Kiedy w końcu zakosztujemy akcję? Ojeju. O, rany, przestań tak stękać. Dwaj mają takie same głosy. Ktoś tu jest pochowany na szczycie góry. Ble, rozpadł się. Znowu zapis. Muszę potem posuwać część tych zapisów. Co to jest za budka? Wow. Chcemy z tym walczyć? Dobra, spróbujemy. Musimy zmienić magię. No. To już koniec. Gdzie ona jest? A, za daleko. Dobra, bierzemy inaczej. Do wykolec. No chodź. Dobrze. Wow. Ona mu ładnie poszła. Myślałem, że to jest człowiek. To miejsce jest trochę podobne właśnie do... Tak mi się skojarzyło. Z Dovahkiin Sanctuary. Może też wam jak kiedyś w tej postaci pokażę, jak znajdziemy chwilę czasu. Nie, ja jestem na siebie teraz wkurzona. Nastawiłem czas, ale go nie odpaliłam. Ojeju. O, trudno.
O, przepraszam, koniu. Kto tym razem? Dobra, jedziemy. Dotrzemy do jakiegoś miejsca i po prostu... Wow. I po prostu... Wow. Przerwiemy. Tędy nie przejadę. Wow. Nie. No. Dobra. Spokojnie, koniu. Żyjemy. Przejedź! Dobra. Inaczej. Okej. Żyjemy. Znowu jakaś kopalnia. Teraz jak tu pojechać najlepiej? No już jesteśmy blisko, to myślę, że tam dojedziemy i skończymy. Pewnie odcinek będzie troszkę dłuższy. Wilka słyszałam. No. Następne wilki. Nie, chce mi się schodzić i was zabijać. No zostawcie wy mnie. Wow. Ty mi się zajmijcie grubasami. Szybko nam poszła ta podróż nawet. Tylko jesteśmy pod zimową twierdzą. Wilki, no spieprzeć mi. Muszę się jakoś dostać na górę. Tylko jak? Coś wykombinujemy. Tu są wszędzie lodowce. O. Wow, jak tu zimno. Czekajcie. Nie miałeś schodzić. Okej, jesteśmy blisko głównej drogi, czyli tu jest główna droga. Okej, to jesteśmy. Fajnie, ale ty już na mnie czekasz. Okej, jesteśmy w miasteczku. Gdzie tu jest jakiś gwiazd, coś? Ja gubię się w tym śniegu. Dobra. Więc dotarliśmy do zimowej twierdzy. W następnym odcinku na pewno wejdziemy już do środka. Rozpoczniemy jakieś tam nauki. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Kobieta na krańcu Skyrim. Pa, pa.